Bardzo prosimy o zajęcie miejsc i zamienienie się w słuch i patrzenie na scenę. To będzie fantastyczna dyskusja, niezwykłe uczestniczki, absolutnie rewelacyjny panel. Szanowni Państwo, bardzo prosimy o zajęcie miejsc, by wszystkie panie i panowie też mieli dobre miejsca, by mogli nas dobrze widzieć, dobrze słyszeć i o tych innowacjach, o których bardzo wiele będziemy dzisiaj mówić, posłuchać. Poczekamy jeszcze chwilę, żeby Państwo mogli spokojnie swoje miejsca pozajmować. Innowatorki. Jane M. Muir, Amerykanka, od wielu lat zajmuje się transferem technologii i komercjalizacją. Prezeska Stowarzyszenia Uniwersyteckich Menedżerów Technologii. Profesor Maria Siemionow, mikrochirurg. Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu. W Stanach Zjednoczonych wyspecjalizowała się w chirurgii ręki. W 2008 roku dokonała pierwszego w USA przeszczepu twarzy. Profesor Grażyna Ginalska, profesor nauk farmaceutycznych, szefowa katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, wynalazczyni sztucznej kości. Profesor Agnieszka Zalewska, ukończyła fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest związana z Instytutem Fizyki Jądrowej. W 2012 roku została wybrana na przewodniczącą Rady w CERN. Jest pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję. Kamila Sidor, przedsiębiorca społeczny, współtwórczyni i CEO ogólnopolskiej społeczności Geek Girls Carrots. Wspiera inicjatywy społeczne, m.in. Link do przyszłości, mający na celu zachęcenie młodzieży do wyboru kariery w IT. Profesor Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Kobiety rozpoczynają kariery naukowe, jednak na sam szczyt trafia niewiele z nich. Często rezygnują z konkursów o granty, nie tworzą zespołów, nie prowadzą własnych projektów naukowych, ale Polski i Europy nie stać na marnowanie talentów. Dlatego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmiemy szereg działań, które mają zapewnić im sukces, pozwolić po prostu na kontynuację pracy naukowej. Witam serdecznie wszystkich, którzy są z nami, ale też tych, którzy nas oglądają online, bo cały czas trwa na żywo transmisja z naszego panelu. Szanowni Państwo, myślę, że to będzie wyjątkowy panel, ponieważ jesteśmy w wyjątkowym momencie naszej historii, historii Polski, ale też Europy. To jest moment, kiedy musimy dokonać kolejnego skoku w rozwoju naszego kraju. Już nie wystarczy rozwijać się tak, jak dotychczas żeśmy się rozwijali. W tej chwili są potrzebne mechanizmy, pchnięcie, pójście naprawdę do przodu. I dlatego przez najbliższe 5, 6, 7, a mam nadzieję dużo dłużej lat, będziemy mówili o badaniach, nauce, o innowacjach, a potem o wdrażaniu tych wyników badań, innowacji, no tak, żeby to się wszystko odbywało z pożytkiem dla społeczeństwa i rozwoju. Rzeczywiście, tak jak wynika z zapowiedzi, mamy tutaj i będziemy rozmawiały w gronie naprawdę wybitnych i wyjątkowych kobiet. Profesor Siemionow przyjechała ze Stanów Zjednoczonych specjalnie na nasze spotkanie, Polka, która z 6 innymi osobami, pracując, eksperymentując, dokonując doświadczeń na Uniwersytecie Amerykańskim, dokonała pierwszego w świecie przeszczepu twarzy. Pani profesor Ginalska z Lublina, farmaceutka, jest laureatką wielu międzynarodowych nagród i twórczynią sztucznej kości. Ja powiedziałam, pani profesor Siemionow pracuje w tej chwili nad szczególną
komórką, jak ona się nazywa? Komórką chimeryczną. Pani profesor wymyśliła sztuczną kość, więc w sumie właściwie mogą powoli budować człowieka, który się składa z sztucznych kości i komórek. Pani profesor Zaleska jest fizykiem jądrowym, jest szefem takiej jakby rady nadzorczej największego w Europie Instytutu CERN, który na świecie, największego na świecie Instytutu Badań Jądrowych i jest szefową takiej jakby rady, mówię, nadzorczej. Jane Neer przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei zajmuje się przekładaniem wyników badań na przedsiębiorczość, na gospodarkę, na życie społeczności lokalnych. I w końcu mamy najmłodszą uczestniczkę naszego panelu, która zajmuje się panią Kamilę Sidor, przedsiębiorczością społeczną. Okazuje się, że przedsiębiorczość to nie jest tylko technika, technologia, inżynieria, to jest też społeczna przedsiębiorczość. Szefuje sieci startupów, czyli też wszystkie nowe innowacje, pomysły, badania stara się implementować, komercjalizować. Czyli będziemy tu razem mówiły o takim procesie od pomysłu genialnego, nowatorskiego, innowacyjnego poprzez ich zastosowanie, wdrożenie i komercjalizację. I myślę, że właśnie te spostrzeżenia tu, które nie będą dotyczyć tylko pań, ich karier zawodowych, ale też samej wynalazczości i przedsiębiorczości, bo ja bym chciała zaraz zapytać się, czym jest wynalazek? Czym to jest ta innowacja? Bo będziemy to odmieniali słowa na 17 przypadków. Ale co powoduje, że człowiek nagle wynajduje coś, czego nikt dotychczas nie wynalazł, nie wymyślił? Bądź też robi badania w czarnej materii pracuje, jeśli dobrze powiedziałam. Panią Paulinę Chylewską znacie z telewizji, pracuje w takim męskim dziale, wszyscy wiedzą, ale tylko przypomnę, w sporcie. Między innymi. Prowadziła też galę wynalazków i interesują ją różne tematy. Więc tytułem wstępu dwa tylko takie słowa, o czym będziemy mówili. Chcę powiedzieć, że w tej chwili ilość kobiet, która kończy, idzie na studia, 60%, która kończy studia wyższe, 64% kobiet w porównaniu z mężczyznami. Czy mamy już slajd? Mamy, zobaczcie. To jest, znaczy, że jest ogromny pęd, ciąg, chęć kobiet do uczenia się i kończenia studiów. I potem co się dzieje? Wraz z tym, jak rozwija się kariera, coraz więcej kobiet wypada. Już profesorów jest 21% kobiet, a już nie mówiąc o rektorach, bo tylko 13% kieruje dużymi uczelniami. Więc coś się dzieje na tych szczeblach kariery. Zawsze mi się wydawało, że to w polityce kobietom bardzo trudno jest wejść na sam szczyt, otrzymać jedynkę na liście wyborczej, zostać ministrem. Okazuje się, że w nauce, która opiera się na umiejętnościach, na merytokracji, na własnym jakby kapitale, mamy do czynienia z podobnymi trochę, do pewnego stopnia, podobnymi czynnikami utrudniającymi tą karierę. I teraz pytanie jest, co się dzieje, gdzie te kobiety nam giną, i przepadają. Tutaj widzicie panie, co się dzieje, że kobiety nie dochodzą w nauce akurat na szczyt. Po pierwsze, kobiety częściej niż mężczyźni zajmują się dydaktyką. To znaczy, pani będzie miała zajęcia, pani będzie prowadziła ćwiczenia, a my poświęcimy czas na myślenie, na pisanie. Oczywiście jedno z drugim trzeba łączyć, ale często jest coś za coś. Kobiety w nauce też, jak widzicie, rzadziej dużo pełnią funkcje kierownicze.
i robią kariery w takich bardzo technicznych czy męskich dziedzinach. Mówimy, nazywamy to bardzo różnie, niektórzy mówią szlanym słowicie, inni mówią lepkiej podłodze i nazw o dziurawym rurociągu, magicznym pudełku, czyli przenoszeniem kobiet do innych sfer zawodowych, poza naukę, skończyła doktorat, idzie pracować do reklamy czy do mediów, czy do innych dziedzin. Więc mechanizmów tu wypadania kobiet jest bardzo wiele. Nie mówię o takich, o których dyskutujemy cały czas na kongresach kobiet, czyli to jest godzenie pracy zawodowej z domem, dzielenie się pewnymi rolami. Dobre jest to, że wyraźnie czuć w powietrzu już zmianę. Tak jak wydaje mi się, że jeśli w Polsce czuć zmianę, jeśli chodzi o stosunek Polaków, uczelni, administracji do innowacji, zaczynamy wchodzić powoli w klimat innowacyjności, czyli popierania innowacji, mówienia o nich, uczynienia ich czymś bardzo atrakcyjnym, ważnym i pożądanym. Tak samo wydaje mi się, że coraz więcej, i to wykazują też również nasze dane, coraz więcej młodych kobiet sięga po granty, aplikuje i wygrywa te granty. I to wyraźnie wykazują wyniki NCN, czyli naszych podległych agencji, które dysponują właśnie grantami na naukę. Więc wyraźnie widać, że w tym młodym pokoleniu coś już się dzieje, coś się zmienia i myślę, że to już jest fala nie do zatrzymania również w nauce. Tyle tytułem wstępu i może zacznę od pani profesor Siemionow. Pani profesor, co to jest właśnie ta innowacja? Jak się dochodzi do takiego innego, ciekawego, niezwykłego pomysłu, który pozwala odkrywać nowe materiały, który pozwala odkrywać nowe lekarstwa, pozwala myśleć o nowych operacjach, takich, które ratują ludziom życie, czy pozwalają im żyć. Proszę bardzo. Raz jeszcze dziękuję za zaproszenie, pani minister, i to jest ogromna przyjemność, że mogę się podzielić swoimi uwagami na temat innowacji, czyli innovare, czyli coś, czego jeszcze nie było. Czyli żeby powiedzieć, że jest innowacja, to naprawdę trzeba pomyśleć, że jeszcze tego nigdy nie było. I tutaj mogę z całą przyjemnością powiedzieć, że wtedy, kiedy ja uzyskałam pierwszy na świecie, pierwszą zgodę na przeprowadzenie transplantacji twarzy u człowieka, to tego jeszcze nie było. Więc odpowiada to rzeczywiście innowacji. Ale to się nie stało w ciągu, że tak powiem, z soboty na niedzielę, tylko do tego przygotowywałam się do tej pracy ponad 20 lat, badań naukowych, badań właściwie w laboratorium. Często, jak zresztą w jednym z laboratoriów, z których pracowałam, gdzieś w piwnicy, nie z dużą tabliczką, nie z dużym gabinetem. I praktycznie, bo o to pani minister chodziło, żeby powiedzieć, że rzeczy, które są niezwykłe czy przydarzają nam się, niekoniecznie są zaplanowane od samego początku. Myślę, że pewne rzeczy zdarzają się właściwie to przypadkowo, ze względu na to, że mając zainteresowania naukowe, znajdujemy nagle coś innego, tak jak to było z penicyliną, wybierając właściwie zupełnie inną nagle dziedzinę, bo okazało się, że coś, co miało być właściwie z góry, tak jak się planowało, miały takie być wyniki, te wyniki nagle się okazują dziwne. Właśnie na początku jest zaskoczenie, że przecież nie tak się zakładało, a tu się okazuje, że to, co wyszło dziwne czy niepewne, jest właśnie tą innowacją, jest czymś przypadkowo odkrytym, co w dobrym zrozumieniu nauki będzie wymagało wyjaśnienia, dlaczego tak się stało i właściwie no, zauważenia, że to, co żeśmy w trakcie badań, które się prowadziło, nagle odkryli, jest warte kontynuacji, upartości.
Przygotowanie do transplantacji twarzy, tak jak mówię, zajęło w mojej sytuacji 20 lat, ale od momentu, kiedy właśnie tę pierwszą zgodę w 2004 roku na transplantację człowieka, twarzy u człowieka, uzyskałam, tak naprawdę transplantację wykonaliśmy w 2008 roku, kiedy byłam liderem zespołu i te 4 lata wymagały udowodnienia, że ta idea, ta innowacja ma podstawy etyczne. Były ogromne opory na początku, właściwie takie rozdrażnienie socjalno-publiczne, gdzie uważano, że przecież jak to jest możliwe, co będą myślały rodziny, że to jest taki Frankenstein, że ludzie będą chodzili z twarzami innych ludzi. To wymagało udowodnienia, pokazania powoli, systematycznie przez 4 lata, że jesteśmy do tego przygotowani, że spędziłam bardzo wiele godzin nie tylko w tym laboratorium, powiedzmy, anatomicznym, badania na zwłokach ludzkich, badania takie już doświadczalne na zwierzętach, przeszczepy i to doprowadziło do tego, że powoli ci, którzy na początku nie wierzyli albo byli krytykami wręcz, stwierdzili, że nie może być inaczej, aby był sukces, jeżeli się do niego dąży. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby pamiętać, że jeżeli mamy coś na myśli, to nie zawsze to pójdzie w tym kierunku, o którym myślimy, ale jeżeli nie pójdzie, to nie należy z tej drogi rezygnować i trzeba wyciągnąć dobre wnioski i nawet odkryć coś nowego. Bardzo dziękujemy. Pani profesor Grażyna Ginalska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie i twórca sztucznej kości, ale też pani profesor postanawia nie czekać, że ktoś coś zrobi z jej wynalazkiem albo nie zrobi, tylko założył Uniwersytet Medyczny spółkę, która zaczęła wprowadzać wynalazek na rynek. To też jest samo w sobie innowacyjnym działaniem w Polsce. Tak, takie działanie jest innowacyjne, ale sam wynalazek też jest innowacyjny, ponieważ, a jeszcze wrócę do tej definicji, tutaj w tym przypadku fosforan wapnia, który jest takim głównym składnikiem tej sztucznej kości, jest wzbogacony innym polimerem, polimerem cukrowym i to daje te innowacyjne właściwości. Też się stało to nieoczekiwanie, dlatego że nie zakładałyśmy, że materiał uzyska nagle podobieństwo w dużym stopniu do kości gąbczastej ludzkiej. I same byłyśmy tym zaskoczone, jak się okazało, że tak jest. Więc to jest jedna rzecz, a druga, ponieważ nie mogłyśmy czekać, tak jak to jest w większości wynalazków na uczelni, że leżą te wynalazki gdzieś tam w szufladach, tak jak rycerze pod Giewontem sobie śpią i może ktoś przyjdzie i je obudzi, to myśmy zdecydowały, że my je same obudzimy i pójdziemy gdzieś z tym wynalazkiem dalej. I zaczęłyśmy promować ten wynalazek w mediach. Pomogła nam telewizja, pomogła nam, między innymi pani Paulina też była w to zaangażowana. Przez chwilę. Tak, i radio, i gazety, i stało się głośno o tym materiale. W związku z tym poszłyśmy dalej i tak jak pani minister zauważyła, zdecydowałyśmy o założeniu firmy, spółki, która miałaby wdrożyć ten wynalazek. Jednocześnie ta firma Medical Inventi zajmuje się również procedurą przeprowadzania badań na pacjentach, bo takie badania już robimy. Ta firma jest oczywiście taką firmą samodzielną, dlatego że tam jest uczelnia, jest 2 wynalazczynie, w tym właśnie ja i koleżanka z mojego uniwersytetu i jest również inwestor prywatny. W tej chwili mamy już 2 inwestora, który też częściowo jakiś wkład pieniężny wniósł. I my w tej chwili finansujemy badania na ludziach, badania tak zwane przedkliniczne. Są to pacjenci z chirurgii urazowej, medycyny ratunkowej. Przeważnie to są duże urazy kości
udowej, podudowej, ramieniowej, nadgarstka i materiał znakomicie się sprawdza już po roku, bo w tej chwili mija rok od wszczepienia pierwszym pacjentom. Ten materiał staje się kością ludzką. Oczywiście nie jest to materiał na wszystko, że tak powiem, tylko w niektórych przypadkach. Również jest wykorzystywany w stomatologii. A co kierowało panią, bo to mnie najbardziej ciekawi, co jest tym motorem takiego wynalazku, tego, że człowiek siedzi, drąży, bada, szuka? No to jest takie właściwie taka cecha każdego badacza, naukowca, który chciałby coś odkryć. Ja jestem biochemikiem, biotechnologiem z wykształcenia i pracowałam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, zupełnie w innej branży, jak gdyby zajmowałam się enzymami, trochę biotechnologią dotyczącą ochrony środowiska, ale po pewnym czasie, kiedy zetknęłam się z lekarzami, ortopedami, którzy stwierdzili, że brakuje takich materiałów i oni sobie wyobrażają, że taki materiał powinien być sprężysty, elastyczny, powinien wchłaniać różne cząstki biologiczne, aktywne. Chcieliby, żeby ten materiał był inny w stosunku do tych, które są na rynku. Ponieważ, jeszcze tylko dokończę, ponieważ ja z wykształcenia jestem właśnie biochemikiem, udało mi się połączyć razem z koleżanką dwie substancje, które nam dały taki wynik. Oczywiście nie mogę zapomnieć o dwóch innych paniach i muszę tutaj to powiedzieć. To są dwie panie, pani profesor Anna Ślusarczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej i pani doktor Zofia, oj, zapomniałam nazwiska z tego wszystkiego. W każdym razie koleżanka z AGH, które wchodziły razem w nasz zespół interdyscyplinarny i my razem współpracujemy już od 2004 roku i udało nam się właśnie to uzyskać. Czyli ta wytrwałość kobieca, dążenie do celu były tym chyba motorem, bo nie zrażałyśmy się jakimiś drobnymi pomyłkami czy nieoczekiwanymi wynikami, tylko dążyłyśmy do tego, aby ten materiał był rzeczywiście pomocny ludziom. Pani profesor, a to, że ten zespół, który wynalazł sztuczną kość, był wyłącznie kobiecy, to jest przypadek, czy tak miało być? Nie, ja specjalnie nie wybierałam, ale tak się stało, że ja uważam, że z kobietami się pracuje lepiej, bo tak jak powiedziałam, kobiety są pracowite, nie czekają, żeby im klaskać, mimo że pani mi tu klaszą, bardzo dziękuję, pracują i do tego stopnia wytrwale, że osiągają to, co chcą, czyli dążenie do celu jest cechą kobiecą. Natomiast mężczyźni generalnie chcieliby się do tego włączyć i myślę, że chcieliby pod ten sukces trochę podejść. Nasi lekarze bardzo nam pomagają, nie powiem, także tutaj, ale oni w wynalazku oczywiście nie brali udziału, więc kobieta, innowacja jest kobietą, o. Ale chcę tylko zwrócić uwagę, że pani profesor Siemionow mówiła o ciekawości, chęci poznania, odkrywania. Pani profesor z kolei powiedziała o wsłuchaniu się w pewne potrzeby. Była potrzeba znalezienia takiego materiału i to wami też kierowało. I to jest bardzo ważne i mi się wydaje, że trzeba często też o tym motywie mówić. Pani profesor Agnieszka Zalewska, pierwsza kobieta i pierwsza osoba z Polski, z Europy Środkowo-Wschodniej objęła kierownictwo nad Radą CERN-u, czyli Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych. CERN był założony w latach, dobrze mówię, 60. i właściwie był takim symptomem wtedy pokoju. To była instytucja, która zaczęła się zajmować badaniami jądrowymi, ale dla celów pokojowych i przyjeżdżali tam i przyjeżdżają do dzisiaj badacze z całego świata, więc to jest bardzo szczególna, wyjątkowa instytucja. I to, że pani profesor jest na czele tej rady, to muszę powiedzieć, że jest bardzo duże osiągnięcie, bo dominują tam fizycy i przedstawiciele innych nauk, ale myślę, że kobiet nie jest tak dużo. Proszę powiedzieć, co ułatwiło pani, mówiliśmy, że kobiety wypadają z tych na tych różnych szczeblach. Co spowodowało, że pani doszła tak wysoko? Może zacznę od tego, że CERN chyba nieźle się plasuje, jeżeli chodzi o liczbę kobiet
wśród międzynarodowych organizacji, szczególnie naukowych, bo jest, no to nie jest dużo, ale to jest 20% kobiet obecnie w porównaniu z 80% mężczyzn. No trzeba to poprawiać, ale proszę pani, jak się patrzy na rozwój w czasie, to liczba kobiet rośnie i myślę, że to jest generalnie tendencja w nauce, co myślę, że nauce nie zaszkodzi. Wręcz pomoże, bo mamy inne właściwości, które są bardzo cenne też w takiej pracy. Także to teraz druga może sprawa, znów dla mnie takim modelem, ponieważ pracuję, od zawsze pracowałam w dużych zespołach, tym się charakteryzuje fizyka cząstek. To są wielkie urządzenia badawcze, bardzo kosztowne, wobec tego są to duże współprace międzynarodowe. Więc myślę, że dla mnie takim synonimem innowacyjności jest to, że na początku jest świetny projekt naukowy. Taki wymagający, świetny projekt naukowy. Jednym słowem ambitny bardzo. No bo proszę państwa, realizacja takiego projektu w fizyce cząstek oznacza, że potrzeba znakomitych akceleratorów, znakomitych detektorów i komputingu na bardzo wysokim poziomie. W każdej dziedzinie to jest furtka do innowacyjności. Wobec tego to jest takie moje głębokie przekonanie, że zacznijmy od ambitnego projektu naukowego. Potem, proszę państwa, bardzo ważnym kryterium jest dobry zespół. Teraz, te zespoły się różnie tworzą. W moim przypadku to były zawsze dość duże zespoły i zawsze międzynarodowe. I muszę powiedzieć, że ja to ogromnie lubię i zawsze to bardzo lubiłam. To znaczy pracę w takim międzynarodowym zespole, gdzie byli ludzie różnych narodowości, gdzie były i kobiety, i mężczyźni, bo mnie się wydaje, że nauka to płci nie ma. I że my naprawdę możemy całkiem dużo w nauce osiągnąć, niemniej jednak trzeba się zastanowić, co nas interesuje i wybrać to, co nas interesuje. Bo myślę, że zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn robienie czegoś, co człowieka nie interesuje, to jest droga przez mękę. Z tego jest ważne, żeby to, co się robi, to robić dlatego, że się ma i zdolności, i zainteresowania. No i ten zespół. Teraz proszę państwa, mam wrażenie, że siłą napędową innowacyjności jest to, żeby z jednej strony była konkurencyjność, z drugiej współpraca. Wobec tego jest ważne, żeby działać w warunkach konkurencyjności. To znaczy, żeby wiedzieć, że gdzieś jest jeszcze jakiś zespół, który też chce to osiągnąć. Wobec tego wtedy się działa szybciej, wtedy się działa lepiej, wtedy stara się wszystkie siły w to włożyć, co jest ważne. No i tak sobie myślę, że to, o czym już tu była mowa, że nie należy się bać. Nie należy się bać zadawania pytań, nie należy się bać stawiania sobie ambitnych celów. No, czasem trzeba naprawdę solidnie popracować. To znaczy tego się nie da zrobić, właśnie tak jak powiedziała pani profesor, z soboty na niedzielę. To są po prostu lata pracy. Natomiast rezultaty są fantastyczne. No, może ja podam dwa przykłady właśnie z ośrodka, którego radą w tej chwili kieruję, mianowicie program WWW, prawda, trudno nam sobie obecnie wyobrazić życie bez internetu, ale internet sam, te same komputery nic by nie dały, gdyby nie było tego protokołu. I ten protokół, proszę państwa, został napisany na potrzeby eksperymentów naukowych. Właśnie to mówię, ambitne projekty są ważne. Nie na potrzeby społeczne na początku, choć potem się okazało, że to społecznie jest zupełnie fantastyczny produkt. 2,5% dochodu ekonomicznego świata obecnie się przypisuje WWW. Następnie drugi przykład z medycyny. Proszę państwa, PET. Idea PET-u narodziła się w CERN-ie, czyli znów ambitne projekty naukowe powodują, że się ma bardzo dobre detektory, a można je wykorzystać w różnych celach. No i cóż jeszcze bym powiedziała, tak powiem, z mojego własnego doświadczenia, jak to się stało? No myślę to, że nie należy sobie, że trzeba wytrzymać czasem takie bardzo trudne okresy. Trzeba po prostu wytrzymać i tą siłą napędową jest to, że od czasu do czasu, proszę państwa, ma się takie uczucie, że się coś fantastycznego
zauważyło, odkryło. No dla mnie taki okres był w pierwszej połowie lat 80., kiedy pracowałam nad detektorami krzemowymi z mikroelektroniką odczytu, bo to było potrzebne dla projektu. Wtedy po obu stronach Atlantyku pracowało nas nad tym, no nie wiem, 10 osób. I proszę Państwa, to było fantastyczne zobaczyć po raz pierwszy sygnały od cząstek w wyniku testów, za które byłam odpowiedzialna. No więc takie błyski, które od czasu do czasu przychodzą w nauce, to jest coś fantastycznego. No i moja droga do Rady CERN-u prowadziła raczej przez naukę, proszę Państwa, a nie przez administrację, bo nigdy nie byłam dyrektorem jakiegoś prawda, instytutu dużego, natomiast zawsze kierowałam ludźmi, to znaczy kierowałam zespołami. No i muszę powiedzieć, że byłam pewnie jedną z pierwszych, które występowały o granty, kiedy się pojawił system grantowy w Polsce, z sukcesem, no więc, żeby mieć pieniądze na badania, więc grantów też się nie należy bać. Dziękuję bardzo. Taki jeszcze wniosek, który mi się nasuwa z tych naszych wypowiedzi, pani profesor, to jest tak, że takie duże rzeczy można osiągnąć poprzez pracę zespołową. Że już okres, kiedy ktoś sobie siedzi sam i dłubie, już trochę powoli, powoli mija. W tej chwili już raczej grupa osób. Druga, że to są rzeczy na pograniczu paru dyscyplin. A więc łączymy interdyscyplinarność i to pozwala nam osiągnąć pewien sukces. No i też, tak jak pani powiedziała, są osoby z różnych instytucji. Prawda? I z różnych krajów. I taka jest właściwie w tej chwili nauka ponad granicami. No, nauka jest wolnością. Teraz porozmawiajmy z panią Kamilą Sidor i z Jane Moore, paniami, które myślą o tym, jak wykorzystać wyniki badań. Ale pani właśnie specjalizuje się, zajmuje się w przedsiębiorczości społecznej. To jest bardzo ciekawe, bo zwykle tu w Polsce się mówi przedsiębiorczość, to znaczy tylko jest gospodarcza, tylko te innowacje są techniczne, a tutaj mamy do czynienia z przedsiębiorczością społeczną, która ma cele również społeczne, pracuje z ludźmi, ale zakłada też firmy, czyli przynosi, jest mocno osadzona w gospodarce, przynosi zyski. Proszę powiedzieć o swoich start-upach, jak to się teraz mówi, to jest nowe słowo, które będziemy ciągle słyszeli, czyli małe firmy, które biorą wynalazek, testują i puszczają dalej. Proszę. Ja prowadzę społeczność Giggers Carrots, a jest to społeczność kobiet, które kochają nowe technologie. Czyli są to programistki, designerki, dziewczyny, które prowadzą start-upy technologiczne, dziewczyny, które zajmują się mediami społecznościowymi. I To, co w jakiej formule to robimy z dziewczynami, to jest przedsiębiorstwo społeczne. Formy prawne jeszcze... Tak, w ten sposób. Tak. No. Czegoś się nauczyłam. To, co my robimy, formy prawnej nie ma jako przedsiębiorstwo społeczne w Polsce. Natomiast wydawało nam się, że w taki sposób robienie działalności jest fajne i że przez to, że zaproponujemy coś od siebie, inne osoby będą mogły się od nas uczyć i też organizować swoje działania. I przedsiębiorstwo społeczne nasze polega na tym, że mamy cel społeczny. W naszym przypadku jest to przyciągnięcie jak największej liczby kobiet do nowych technologii. Natomiast działamy jako normalny biznes, czyli robimy projekty komercyjne, które dają nam pieniądze, mamy zysk z tych projektów, które wykorzystujemy na nasze projekty społeczne. I jest to coś nowego, tak? Więc trochę w biznesie. Tak. Natomiast tutaj była mowa o startupach. Nie do końca Giggers Carrots zakłada startupy, natomiast to, co my pokazujemy dziewczynom, z którymi się spotykamy, a spotykamy się w 13 miastach w Polsce, w Berlinie i w Seattle w Stanach Zjednoczonych, łączymy je, pokazujemy im, że powinny się spotykać, powinny rozmawiać o swoich pomysłach, powinny się inspirować nawzajem, powinny wymieniać się doświadczeniami z różnymi problemami, jak rozwiązały, żeby nie popełniać tych samych błędów, tylko uczyć się z błędów innych osób. I faktycznie podczas naszych spotkań powstają startupy, powstają projekty technologiczne, które bardzo często proponują nowe rozwiązania, czyli proponują, może nie tak bardzo zaawansowane jak moje przedmówczynie, panie, które naprawdę robią innowacyjne produkty, które wpływają bardzo na życie
życie. Natomiast w startupach technologicznych są to nowe rozwiązania, bardzo często konsumenckie, wykorzystujące nowe technologie. I to, co staramy się zrobić z dziewczynami, to pokazać im, że da się coś nowego zaproponować, że to nie jest tak, że tego, jak ktoś tego nie zrobił, to znaczy, że się nie da, albo że to jest bez sensu. I staramy się je wspierać w tym, żeby proponować nowe rzeczy dla świata i żeby się nie bały i żeby były wytrwałe. I jak raz nie wyjdzie i drugi raz i trzeci i czwarty, to nie znaczy, że za piątym razem nie wyjdzie. I staramy się je w tym umacniać. I to chyba tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Pani Jane Muir przyjechała do nas ze Stanów Zjednoczonych i mam takie pytanie. Rozmawiając z panią Kamilą w czasie przed naszym spotkaniem, pani powiedziała coś takiego, co mnie zdziwiło, że w Polsce pierwsze pytanie jest, jeśli się przynosi jakiś wynalazek, to jest pytanie, czy w Ameryce to już funkcjonuje, czy ma patent, czy jest zaakceptowane. Jeśli nie, to nie jest ważne. Kompletny brak jakby wiary, że coś, co u nas powstaje, może być ważne, wartościowe, innowatorskie. Stany Zjednoczone są więc jakby tym przykładem na kraju, gdzie postrzega się, że innowacyjność i wykorzystanie nauki jest jakby wyjątkowe. Proszę powiedzieć, pani jest zaangażowana i w tworzenie startupów, ale też jest przewodniczącą Stowarzyszenia Uniwersyteckich Menadżerów. Coś, co zawód, stowarzyszenie, branża właściwie nieznana w Polsce. I proszę powiedzieć, dlaczego to jest ważne? Bo mi się wydaje, że o tym musimy też mówić, żeby powstawał zawód uniwersyteckiego menadżera technologii, który będzie specjalizował się właśnie w przekazywaniu tych wynalazków dalej. Bardzo proszę, Jane. So yes, thank you. I guess what she was really saying is I'm a little bit different on this panel and I'm okay with that. Tak naprawdę pani moderatorka miała tak na myśli, że ja trochę jestem inna niż wszystkie panie. Mi to nie przeszkadza. You see, I don't have a science background. And I've never run a startup, but I have the good pleasure of working with brilliant scientific minds and passionate startup CEOs on a daily basis. Nie mam żadnego doświadczenia, jeżeli chodzi o naukę. Moja kariera nie była związana z nauką. Nie zajmowałam się także startupami. Miałam jednak w mojej pracy ogromną przyjemność współpracować z najświetlejszymi umysłami naukowymi i z osobami, które decydowały się na rozwiązanie, na założenie startupu. And so what the minister was referring to is I work in an office at the University of Florida where all of the faculty, staff and students who come up with new ideas disclose them to us. Pani minister wspomniała, że pracuje w biurze na Uniwersytecie na Florydzie, biuro, do którego przyjść mogą wszyscy, studenci, przedstawiciele, nauczycieli, jeżeli tylko mają jakiś nowy pomysł, nową ideę, którą chcieliby nam przedstawić. And our role is to take this new innovation, most of which is something that solves a problem, a new way of doing something, but almost all 300 of these new innovations solve a problem. Naszą rolą jest odpowiednie zajęcie się taką innowacją. Większość z tych pomysłów to rozwiązanie na jakiś istniejący już problem, jakieś nowe podejście, nowy sposób na rozwiązanie istniejącej już zagwozdki. Praktycznie wszystkie te innowacje to rozwiązania na jakieś wyzwania, które już istniały. So what we do is we seek industry partners who have a problem that these new innovations solve. And sometimes they're established companies and sometimes they're in startup companies. My staramy się łączyć przedstawicieli biznesu, którzy właśnie mają jakiś taki problem, jakąś zagwozdkę, z tymi, którzy są w stanie znaleźć na nie nowe rozwiązania. Nieraz są to firmy o bardzo długiej tradycji, nieraz są to startupy. So it turns out science people speak a different language than business people, believe it or not, and our job is to translate the science into the value proposition for industry.
Może trudno w to uwierzyć, ale nauka posługuje się innym językiem niż świat biznesu. Naszym zadaniem zatem jest przetłumaczenie tego, o czym mówią naukowcy, na język, który jest zrozumiały dla ludzi ze świata gospodarki, świata biznesu. So it's the best job in the world. And what we do, even with my background, without science, it must be working because I have the pleasure of being the president of our association of over 3,000 people in 40 countries who do technology transfer. Mam zatem najlepszą pracę na świecie i muszę powiedzieć, że mimo iż moja kariera nie jest związana z nauką, muszę być dobra w tym, co robię, bo mam przyjemność zasiadać na stanowisku prezeski naszego stowarzyszenia, stowarzyszenia, które obejmuje ponad 3000 osób w ponad 40 krajach na całym świecie, którzy parają się transferem technologii. Thank you very much. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, to, co usłyszeliśmy przed chwilą, czyli ta zmultiplikowana, tak bym powiedziała, definicja innowacji, bo każda z pań opowiedziała o tej innowacji od serca i od siebie, mam wrażenie, z jednej strony, a z drugiej strony pań osiągnięcia, to jest dowód na to, że kobiety w nauce są mocne, silne, dochodzą bardzo daleko, bardzo wysoko, pod warunkiem, że jest spełnionych kilka warunków, o których także już mówiłyśmy. To jest chęć, to jest dążenie do celu, to jest fantastyczny zespół, to też było podkreślane. Ale z drugiej strony ciągle mam w głowie te dane, o których pani profesor Lena Kolarska-Bobińska mówiła na samym początku, czyli że do tej szczytu szczytów, do tej kariery takiej jak panie, dochodzi tak bardzo niewiele kobiet. Gdzie możemy szukać przyczyny takiego stanu? Ja wiem, że paniom w tych sytuacjach, w których jesteście, bardzo trudno pewnie odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że w swoich karierach bardzo wiele kobiet po drodze zostawiałyście, które nie dochodziły tak bardzo wysoko. Jakie są główne przyczyny tego, że te kobiety w nauce gdzieś, nie wszystkie oczywiście, ale ich większość gdzieś powoli ginie? Pani profesor Zalewska kiwa głową, więc poproszę panią o odpowiedź najpierw na to pytanie. Nie wiem, być może pani redaktor ma na myśli to, że ja mam rodzinę też, tak? Między innymi, ale to nie tylko, pani profesor. Więc ja myślę, proszę państwa, że jest rzeczywiście taki bardzo delikatny moment w życiu kobiety naukowca, kiedy ma małe dzieci, jeżeli chce łączyć pracę zawodową i życie rodzinne. Bo oczywiście jest kategoria kobiet, które się decydują na pracę zawodową i to jest cel i to można realizować i to można kochać i się wyżywać i ja znam szereg znakomitych kobiet, które tak działają. Ale jest też szereg kobiet, które no, tak jak wielu mężczyzn, chce mieć, stać, tak powiem, na obu nogach, czyli mieć i sukcesy rodzinne i zawodowe. I mam wrażenie, że w tym miejscu jest taki delikatny moment, to znaczy kiedy dzieci są małe i coś nie wychodzi i mam wrażenie, że my tu możemy sporo zrobić, żeby pomóc. W tym, mianowicie chyba niesłychanie istotne jest to, żeby były dobre przedszkola i żłobki, żeby tych miejsc było dużo, ale jak powiadam dobre, kobieta musi mieć świadomość, że zostawia dzieci pod dobrą opieką, wobec tego może spokojnie pracować naukowo czy inaczej. Druga rzecz, mam wrażenie, że musimy bardziej wykorzystywać możliwości współczesne, technologiczne, mianowicie, że mama małych dzieci nie musi siedzieć 10 godzin w instytucie, że może tak zorganizować swoją pracę, że to, co wymaga pracy laboratoryjnych, wykonuje na przykład w 4-5 godzin, a to, co wymaga opracowania wyników, to, co wymaga kontaktów, robi w domu, korzystając z internetu, że jak zebranie jest o godzinie 7 wieczór, to wszyscy zgadzają się z tym i tak to jest zorganizowane, że kobieta może się podłączyć przez Skype'a czy inną wideokonferencję, że ona nie musi być fizycznie w tym czasie na zebraniu i żeby to przyjąć. A pani profesor, to się dzieje? No ja w tej chwili już mam dzieci odchowane wobec tego. Natomiast prawda, kiedy byłam młoda, to akurat tych możliwości nie miałam, co uważam, że jest dużym osiągnięciem w tej chwili i że to jest fantastyczne i z tego trzeba korzystać. I w tym sensie kobietom pomóc. Poza tym mam wrażenie z obserwacji znów moich koleżanek, bo wcale nie jestem takim odosobnionym przypadkiem. Mam kilka koleżanek, znakomitych fizyków, kobiet, naprawdę świetne panie i teoretyczki, i doświadczalniczki, i specjalistki od detektorów, po prostu pierwszorzędne, które doszły wysoko.
że tutaj bardzo pomocnym jednak, jeżeli się ma życie rodzinne, też jest mąż naukowiec. To nie musi być człowiek z tej samej branży, ale w pewnym sensie rozumiejący specyfikę zawodu, to jest pomocna rzecz. To nie jest warunek konieczny, ale to bardzo pomaga. Bo pani profesor Ginarska, z tego co wiem, pani mąż nie jest naukowcem, bo pani się uśmiechnęła, jak pani profesor Zalewska to powiedziała. Tak, mój mąż nie jest naukowcem, ale rozumie moją pracę i rzeczywiście jak dzieci były małe, to no, jemu trudno było mi pomóc, dlatego że pracował poza miejscem zamieszkania. Niemniej jednak jakoś sobie tam radę dawaliśmy. Natomiast jeśli chodzi o moją karierę naukową, w zasadzie zaczęłam ją dopiero jak te dzieci trochę podrosły. Potem w pierwszym miejscu pracy, ponieważ tematy badawcze mnie interesowały inne niż były prowadzone w danym instytucie i uniwersytecie, zdecydowałam się na krok odważny i po habilitacji zmieniłam miejsce pracy po to, żeby zrealizować to, co bym chciała. I w tej chwili realizuję to, co kocham, co lubię i to mnie jak gdyby popycha do tego celu, który chcę osiągnąć. I jednocześnie jestem prezesem spółki, którą też cały czas muszę prowadzić, więc mam dwa jak gdyby etaty, ale znajduję czas też na to, żeby być z rodziną, żeby chodzić na pływalnię, żeby jeździć rowerem, żeby chodzić na spacery, żeby mąż ze mną również spędzał ten czas. Ale to się wtedy da, kiedy kobieta jest zorganizowana. I myślę, że ta organizacja, poukładanie, takie systematyczność pozwoli na to, żeby na wszystko był czas. Ja mam pytanie do pani profesor Siemionow właśnie o tym, co mówimy, bo pani pracuje i mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie pracuje pani w zespole. Wiem, że w tym zespole są Polacy i Polki. I ja chcę podkreślić, że oprócz dobrego męża, może ważna jest pomoc innych kobiet, które wyciągają rękę, zapraszają do współpracy. Ja mówię o tym zapraszaniu kobiet, które uczą się przez panią profesor, bo nam się zawsze wydaje, że jak Polacy wyjeżdżają za granicę, to już tylko na zdjęcia są w prasie, bierze walizkę, wyjechała na zawsze. Proszę państwa, to tak nie jest w świecie, kiedy mamy zespoły międzynarodowe, kiedy jest internet, kiedy są kontakty, kiedy są pojazdy. Te osoby, które wyjeżdżają i pracują za granicą, często potrafią budować właśnie mosty i wykorzystywać ten potencjał i one nie zamykają, nie zatrzaskują drzwi. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję pani minister, dlatego że to rzeczywiście jest taką moją, no powiedziałabym, i misją, i dumą, że mogę zapewnić młodym lekarzom, lekarkom i naukowcom z biotechnologii, między innymi z Polski, pracę w moim laboratorium. W tej chwili, no powiedzmy, ja jestem od 30 lat w Stanach Zjednoczonych, czyli długo, mówiąc o tym, jak trudno budować karierę nie tylko, powiedzmy, o tym, o czym wiemy w Polsce, tak powiedziałabym, może no, równie trudno, nie powiem trudniej, jest to na zupełnie obcym gruncie, gdzie zawsze się ma akcent i zawsze, jeżeli się gdziekolwiek wejdzie, to pytają, skąd ty jesteś. Bo wiadomo, że się nie mówi, powiedzmy, nawet jeżeli się mówi świetnie w danym języku, to mówi się z tą odrobiną akcentu. Stąd ta rodzina, moja bardzo mała, mąż i syn tylko, kiedy się przenieśliśmy najpierw na stypendia naukowe, a potem już jakoś to zostało, tych 30 lat temu, syn miał 6 lat, więc to była bardzo trudna taka praca u podstaw męża pomagającego, tak jak powiedziała pani Zaleska, ale ja się nauczyłam tego, żeby właśnie jak najszybciej w momencie, kiedy dostałam granty, sprowadzać z Polski młodych naukowców. I jestem dumna z tego, że na przykład 5 młodych doktorantów w ramach pracy w moim laboratorium obroniło doktoraty w Polsce. W tym momencie pracują u mnie 3 kobiety, jedna już 6 lat, młoda Polka, która ukończyła biotechnologię w Uniwersytecie Medycznym Adama Mickiewicza. Następnie pani profesor już obecnie, Klimczak, która pracowała ze mną przez 7 lat w Stanach Zjednoczonych, wróciła do Instytutu profesora Langego, a właściwie Instytutu Hirschfelda we Wrocławiu i na podstawie badań, które wykonała w moim laboratorium, zrobiła habilitację, jest obecnie na tej też podstawie profesorem PAN-u. Także to, co pani minister podniosła, ja myślę, jest ważne. Ta, znaczy,
Czy do mnie ktoś wyciągnął rękę? No może mniej, bo nie miałam takiej, właściwie no może sama byłam predestynowana do tego, żeby walczyć, ale rozumiem doskonale, że pomoc i ta ręka taka no, niewidoczna, bo nie można nikomu podać ręki tak, żeby ona była ciężarem, że ta niewidoczna pomoc osobie, w którą się inwestuje już własną tą możliwość intelektualną i się widzi i promuje, bo to jest ważne, osoby, które mogą coś uczynić, jest bardzo ważna. I z tego tytułu trzy młode kobiety uzyskały takie wysokie stopnie naukowe. Ja pytając o te problemy, które powodują, że kobiety odchodzą od nauki, z jednej strony rzeczywiście, pani profesor, myślałam o tej rodzinie, ale z drugiej strony zastanawiałam się, czy nie ma takiego momentu, już abstrahując od rodziny, w karierze kobiety naukowca, w której okazuje się, że na przykład... Zakładam absolutnie hipotetyczną sytuację, że w gremiach zarządzających instytucją, w której pracuje dana kobieta, są na przykład sami mężczyźni, którzy z jakiegoś powodu, co w dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić, ale ciągle pewnie istnieje, z jakiegoś powodu albo hamują tę karierę, albo nie pozwalają, albo jest to tak skonstruowana instytucja, w której po prostu ciężko się przebić. Pani Kamilo, pani ma do czynienia z... Może Jane na to pytanie odpowie. Czy to rzeczywiście tak jest, że kariery naukowe kobiet mogą hamować mężczyźni, mówiąc w największym uogólnieniu? Well, certainly I think there's all sorts of what we call barriers to entry. Where I work, we've created a program that we call Empowering Women in Technology Startups. Z pewnością mogą być jakieś bariery, które utrudniają kobietom wejście do takiego świata. Tam, gdzie ja pracuję, mamy taki projekt zatytułowany Dawanie władzy kobietom właśnie w dyscyplinie technologii. And when we created this, we did our research about what were the common barriers to entry for women. And we found that there were a handful. They had to do with self-confidence being the number one. Zanim utworzyliśmy ten program, przeprowadziliśmy badania właśnie, aby poznać te bariery, które stały przed kobietami. Okazało się, że nie jest ich tak wiele. Numerem jeden było poczucie pewności siebie. The other ones were lack of mentors, lack of role models, and lack of a network of people that they could talk to about their challenges. Numerem dwa był brak postaci mentora, jakiegoś wzorca, jak również brak tej sieci znajomych osób, z którymi mogłyby one porozmawiać o swoich wyzwaniach. And part of the reason we created this program, Madeleine Albright, who is the US was the former US Secretary of State. I'm sure you all have heard this saying, but it's a wonderful saying. There's a special place in hell for women who don't help other women. Utworzyliśmy ten program, bo Madeleine Albright była sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych. Z pewnością słyszały panie i znają państwo jej słowa. Powiedziała, że jest takie specjalne miejsce w piekle dla kobiet, które nie pomagają innym kobietom. Kamilo, ty masz do czynienia z młodymi Polkami, tymi, które chcą tych innowacji, chcą tych technologii. Pytanie, czy one rzeczywiście mają ku temu tak silną wolę i są tak bardzo zdeterminowane, by to osiągnąć, że same sobie poradzą? Czy potrzebują tej pomocy, o której mówiła Jane z jednej strony, a z drugiej strony, czy ktoś im przeszkadza? Moim zdaniem nikt nie żyje w próżni. Tak? Nie jest tak, że nam się chce i to wystarczy. Nam się chce i musimy mieć wsparcie od ludzi, którzy są obok nas, od społeczeństwa, ale też moim zdaniem bardzo ważne są wzorce i role models. I kobiety muszą patrzeć na starsze koleżanki i zadawać im pytanie, jak był taki trudny moment, co ty zrobiłaś, tak? I to jest bardzo ważne, tak? Żeby mieć wzorce na naśladowanie. I myślę, że to, co możemy zrobić naprawdę bardzo małym wysiłkiem, mówić o tych kobietach, opowiadać ich historię, pokazywać je i pytać o te trudne wybory, bo myślę, że to jest bardzo inspirujące i daje nam wiedzę do tego, żeby iść do przodu, tak? Bo każda kariera, czy to w biznesie, czy w nauce, jest trudna, wymaga dużej pracy, wytrwałości, wytrzymałości
I sami, moim zdaniem, że ktoś mówi, że sam do czegoś doszedł, to myślę, że to nie jest prawda, że ci wszyscy ludzie dookoła są bardzo ważni i potrzebni. I ja myślę, że tak, młode kobiety mają dużo poweru, mają chęci, natomiast jeżeli nie mają wsparcia dookoła, to jest bardzo nikła szansa, że im wyjdzie. Ja się strasznie dzisiaj cieszę, że miałam okazję poznać tak wspaniałe kobiety, bo się czuję po prostu zainspirowana, tak, że da się, tak. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś o tym, że jak sądzisz, bo ja też tak sądzę, że każda z pań siedzących dzisiaj tutaj z nami miała taki moment w swojej karierze, o którym myślałam, tak myślę, bo ja na przykład miałam w swojej wiele takich momentów, w których myślałam sobie, nie dam rady, nie chcę iść dalej, nie umiem, podcięto mi skrzydła, jest mi bardzo ciężko, może zmienię zawód, karierę, może w ogóle pójdę w inną stronę. Czy w paniach życiu zdarzały się takie sytuacje i takie momenty i jak udawało się z nich wyjść? A ja mogę odpowiedzieć? Bardzo chętnie, pani profesor. Ja myślę, że po prostu trzeba zmieniać karierę, kiedy ma się poczucie, specjalizację, zainteresowanie, kiedy ma się poczucie, że chce się to zmienić, bo człowiek zawsze wychodzi z pewnym bagażem doświadczeń, umiejętności, kontaktów i idzie dalej, wykorzystując Ale to jest ryzyko. Wiele kobiet się go bardzo boi, pani profesor. Tak, ale coraz więcej osób i zmienia miejsce zamieszkania, i zmienia miejsce pracy, i wchodzi w nowe dziedziny. I to jest tylko kwestia tak naprawdę otwartości. I również w nauce nie idziemy już takimi wąskimi, utartymi ścieżkami. To też jest kwestia innowacyjności. Młodzi łączą różnego rodzaju zajęcia, uczą się humanistyki, jednocześnie studiując na innych zupełnie wydziałach. Czas, świat jest otwarty. Natomiast to, co mnie bardzo ciekawi, czy uważacie, panie, że teraz, w XXI wieku, ludzie są bardziej innowacyjni niż w VI wieku? Przecież kiedyś, niż w dawnych czasach, przecież wtedy też ludzie byli innowacyjni. To były inne innowacje, czego innego dotyczyły, ale też była innowacyjność, dotyczyła pewnie pożywienia, takiego codziennego życia. Teraz już ona nabrała innego charakteru i tempa, ale ludzkość jest po prostu też innowacyjna. No właśnie, zupełnie inaczej, pani profesor, niż no te ładnych parę wieków temu? Ja myślę, że przepływ informacji w tej chwili pozwala nam natychmiast albo weryfikować, albo, że tak powiem, wymyślać coś nowego. I dzięki temu tyle rzeczy się dzieje w różnych częściach świata i my globalnie zmierzamy do podniesienia wartości naszego życia na co dzień, życia w medycynie, życia w sztuce, życia w nauce, jak również no, w tym życiu socjalnym. Uczymy się od innych, widzimy, które modele działają, a które nie działają. I praktycznie, jeżeli coś się stanie nagle w Chinach, co się nam nie podoba, tak jak na przykład tak zwany trafficking organami, czyli przekazywanie organów, to cały świat wie właściwie w ciągu 24 godzin o tym i ktokolwiek by, gdziekolwiek na świecie próbował coś takiego zrobić, to wie, że to nie jest dobrze. Myślę, że to zmienia globalnie nasz dostęp do właściwie tej fantastycznej medialnej informacji, czasami no właśnie, ukierunkowanej. Właśnie chciałam zapytać, czy to bardziej pomaga naukowcom, czy bardziej jednak przeszkadza, bo w pewien sposób być może hamuje. Nie, ja myślę, że pomaga. No, każdy z nas ma swój rozum i w ramach tego rozumu się rozsądkiem prawdopodobnie kieruje, mam nadzieję. I to nam pomaga rozumieć świat globalny, a świat globalny pozwala nam wiedzieć, gdzie w tym świecie jesteśmy, czego nam brakuje i dokąd dążymy. Pani profesor, a te innowacje z pani dziedziny, bo to dla mnie, przyznam szczerze, jedna z tych dziedzin, której kompletnie nie rozumiem, ale rozumiem jedno, na tyle ważna dziedzina nauki, że każdy krok w niej poczyniony jest krokiem, no powiedzmy sobie, milowym dla ludzkości. Te innowacje dzisiaj, to są innowacje już na miarę właśnie takich wielkich kolejnych kroków, czy to są ciągle małe kroczki, którymi dochodzimy do konkretnego celu? No ja mam nadzieję, że się pojawią kolejne wielkie innowacje, a podałam te dwa przykłady, prawda, www. W tej chwili, nawiązując do tego, co powiedziała pani profesor, no, jesteśmy uczestnikami, my fizycy, z tych wielkich eksperymentów cząstek, po prostu jesteśmy uczestnikami tej rewolucji informatycznej, przyczyniliśmy się do niej. Ja nie twierdzę, że to by nigdy nie powstało, bo prawda, no, firmy informatyczne nad tym pracowały też, no, ale proszę popatrzeć, to się urodziło z czystej nauki. Więc mnie się, prawda, strasznie trudno zawsze przewidzieć coś naprzód.
Ale niemniej jednak, jak się popatrzy na to, co się stało w ciągu naszego życia zawodowego, to przecież jest zupełnie kolosalny krok naprzód. Natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, tak powiem, z mojej dziedziny odkrycia, no to ogromnie nas posunęło w kierunku zrozumienia początków wszechświata, ewolucji wszechświata. No to jest, prawda, czysta nauka, ale ta wiedza jest nam też potrzebna, to znaczy skąd przychodzimy, jak to wszystko się stało. No i przed nami ogromne jeszcze obszary niewiedzy, także niewątpliwie jest co robić. Teraz mam wrażenie, że rewolucja jednak, odpowiadając na pytanie pani minister, czy jak porównamy wiek XXI z wiekiem VI, to oczywiście my budowaliśmy na tych poprzednich pokoleniach. No, tamte odkrycia były ogromnie ważne, ale tempo, w jakim teraz następują odkrycia, jest jednak nieprawdopodobne, co pewnie też wiąże się jednak z liczbą osób, które pracują, prawda? I ta globalna komunikacja i liczba osób na świecie, które pracują nad wynalazczością, powoduje, że te wynalazki następują szybciej. Jane? I just wanted to add to that, there's a wonderful video out on YouTube called Did You Know about the pace of innovation? Chciałabym tylko dodać do słów pani profesor, nie wiem czy widzieli państwo taki film na YouTubie zatytułowany Did You Know, czy wiedzieliście? Mówi on o tempie innowacji. And in the video it talks how the students that are at the university, what they learn in the first 2 years at university, by the time they graduate, is no longer, it's still valid, but it all changes. So they have to continue to adapt and learn in order to achieve. Na tym filmie wspomnieni są studenci na uniwersytecie, którzy w czasie pierwszych 2 lat studiów uczą się o rzeczach, które po zakończeniu przez nich studiów są już nieaktualne, o tym, że trzeba się ciągle zmieniać, dopasowywać, adaptować. To bez wątpienia, to zresztą myślę, że wszyscy, którzy zajmują się nie tylko nauką, ale każdą z dziedzin życia, coraz bardziej to zauważamy, że poprzestanie na wiedzy, którą mieliśmy jeszcze kilka lat temu, właściwie wytrąca nas z czegokolwiek, z jakiegokolwiek funkcjonowania w każdej z tych dziedzin życia. A ja bym chciała, żebyśmy teraz jeszcze powiedziały sobie prawie, że na koniec, bo ten czas nam ucieka szybciej niż nam się wydaje, jak można by, ale myślę, że to będzie temat, który zajmie nam chwilę, bo chciałabym pani minister tym razem od pani zacząć i zapytać, jak zachęcić w takim razie kobiety młode, które mają ten cel, o którym mówimy, które chcą tworzyć zespoły, które mają niewiarygodne ambicje i chcą pozostać w nauce, do tego, by w niej rzeczywiście pozostały i by otworzyć im być może takie drzwi, które gdzieś tam są pozamykane albo które są lekko przymknięte? Ja myślę, nauka nie jest jakby wyspą. Nauka jest częścią społeczeństwa. W związku z tym wszystkie wzory zachowań, postaw, karier odbijają się i mają przełożenie również na kariery w nauce. Także najważniejsze jest to, co my tutaj również robimy na kongresie, czyli budzimy jakby świadomość wagi kobiet, tego, że kobiety mogą być równe w wielu dziedzinach, ale też dodajemy im jakby przykładami różnymi odwagi, że one mogą również same działać, startować, nie obawiać się. Ja chcę wam powiedzieć, że byłam na kongresie w Katowicach, już pomijając to był Europejski Kongres Gospodarczy, już pomijając to, że na każdym panelu było 14 panów siedziało i w ogóle ani jednej kobiety, już pomijając to jedna... Jeden pan wstał i powiedział, że chce zadać mi pytanie i jak ja powiedziałam bardzo proszę, to on powiedział, to wstań, zadaj. I wziął swoją koleżankę i pociągnął ją za rękę, bo ona nie miała odwagi wstać i zadać pytanie, więc ja powiedziałam, no to wspaniale, to jest taka teamwork, prawda, zespołowa praca, ale to wszystko... To, o czym teraz myślę, że mówimy, również takie spotkania mają dać kobietom odwagę i zachętę. Ale po prostu są również inne, zupełnie bardzo konkretne sposoby.
Duża akcja dziewczyny na Politechniki, kobiety na Politechniki jednak przynosi pewne skutki. W tej chwili już jest 40 czy 50% studentów Politechnik to są kobiety. Słuchajcie, tak nie było. Uniwersytety 70% kobiet kończy uniwersytet. Na Politechniki, tak jak mówisz, 50 w tej chwili procent. To są te zmiany. Myśmy wprowadzili ustawowo jakby do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która ocenia obowiązek 30% kobiet. No ale nie można w każdym gremium to zadekretować i ustanowić. No, nie, uniwersytety cieszą się autonomią. Rektorzy są wybieralni i to musi być, powiedziałabym, bardzo silny nacisk oddolny kobiet, żeby one też nie tylko były kierownikami grup badawczych, jak powiedziała pani profesor, ale żeby one też dostawały się i zarządzały jako prorektorzy, dziekani i czy rektorzy. Także możemy pomagać, tak jak robimy to na przykład zmieniając definicję urlopu, żeby łatwiej kobietom było wrócić do pracy naukowej po urlopie macierzyńskim, ale to są takie ważne, ale drobne rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby wywierać nacisk, mówić, pokazywać, liczyć i monitorować właśnie ilość kobiet na każdym szczeblu i wspierać się właśnie w takich zespołach badawczych. Ja korzystając z tego, że mamy tak znakomite panelistki dzisiaj wśród nas, to zadając raz jeszcze to pytanie, jak zachęcić młode kobiety, chciałabym, by panie powiedziały trochę o takich, jeśli to w ogóle możliwe, o takich swoich złotych radach wynikających z własnego doświadczenia, z własnej kariery. Co zachęca, co jest takim motorem, który może młode kobiety zachęcić do tego, by pozostawały w nauce? Bardzo proszę, pani profesor, absolutnie. Patrzę pani głęboko w oczy. Ja się w tej chwili nie mogę oprzeć, żeby powiedzieć, że strasznie dużo jest w rękach kobiet. Proszę pani, naprawdę strasznie dużo wynika z tego, jak my wychowujemy nasze córki i naszych synów. Czy my patrzymy na nich tak samo? Ja miałam wielkie szczęście być wychowywaną w rodzinie, gdzie naprawdę nie miałam przez chwili poczucia, że przez to, że jestem dziewczynką, to mam mniejsze szanse. Miałam poczucie, że mam takie same szanse jak mój brat. I to przez całe dzieciństwo czułam. I myślę, że to daje dużą pewność siebie, bo my strasznie dużo potem... Mam wrażenie, że w przypadku kobiet duży problem to jest taka pewna nieśmiałość. Czy ja dam radę? Czy ja się tak... Czy powinnam się wychylić? Czy mogę zapytać? Czy mogę się zgłosić do czegoś? Czy ja na pewno dam... Czy potrafię? Więc to może taki właśnie wątek osobisty, wydaje mi się, że jest bardzo istotny, że jest strasznie ważne, żeby z domu wynieść pewność siebie. To, że jestem kobietą, no to jestem kobietą, to bardzo dobrze. Mogę coś wnieść jako kobieta, to nie znaczy, że ja jestem gorsza. Właśnie Kamila, która kiwa też głową zrozumieniem. Tak, ja się podpisuję tutaj dwoma rękoma pod tym, co pani profesor powiedziała. Natomiast warto też zwrócić uwagę na te dziewczyny, które no nie dostały tego w domu. I myślę, że tutaj też jest rola i starszych mentorek i też myślę, że państwa, żeby uświadomić ten problem, że kobiety czasami są mało pewne siebie. To, co powiedziała Jane, networking, kobiety słabo wykorzystują networking. Powiedzieć to, tak jest, zebrać te kobiety i zacząć je uczyć tego, tak? I nie powiedzieć im, nie wyniosłeś się z tego z domu, więc sorry, nie uda się, tylko powiedzieć, jesteście w tym słabe, zacznijcie nad tym pracować. Można nad tym pracować. Tak? Jestem przykładem osoby, która zaczęła pracować w korporacji, ale to nie sprawiało mi jakiegoś szczęścia i przyjemności. Słabo w siebie wierzyłam, ale spotkałam ludzi, którzy we mnie uwierzyli i to mi dało energię, żeby zrobić pierwszy krok. Jak zrobiłam pierwszy krok, to było już łatwiej zrobić drugi i trzeci. I myślę, że da się tego nauczyć i nie można powiedzieć, że tym ludziom się nie uda. Można systemowo, moim zdaniem, to zmienić. Amerykanie to jest taka nacja, o której my zawsze myślimy, że oni są zawsze pewni siebie, zawsze wiedzą, że wszystko potrafią najlepiej, mówią sobie, ja nie dam rady, oczywiście, że dam radę. Pytanie, czy kobiety w nauce i w biznesie, bo te dwie dziedziny w przypadku Jane się bardzo łączą,
mają w sobie tę pewność siebie, idą tak bardzo mocno do przodu, czy jednak jest coś, co gdzieś tam je hamuje? Women in America are just like women in Poland. It's not possible. My kobiety w Stanach Zjednoczonych jesteśmy dokładnie takie same jak kobiety w Polsce, mimo że może to być niemożliwe. In this program that I talked about, there was a stunningly beautiful woman with a PhD in microbiology, and she came up to me third week into the program. She has everything going for her. She said, I am so glad that you made this program only for women because men make me feel so stupid. W naszym programie, o którym wspominałam wcześniej, miałyśmy jedną z uczestniczek, piękną, zachwycającą młodą kobietę, która miała tytuł doktora mikrobiologii. W czasie tego programu przyszła do mnie i powiedziała: bardzo cieszę się, że stworzyłyście taki program i że jest on programem tylko dla kobiet, bo mężczyźni sprawiają, że czuję się niesamowicie głupia. The two other thoughts that I have, though, one of the things that's making a difference in the United States is more young girls participating in sports. Understanding what it means to work in a team and understanding that it's okay to assert themselves for a common goal. Myślę, że są dwie różnice, które mogą sprawiać, że Stany Zjednoczone mają wyjątkową sytuację. Pierwsza z nich to to, że więcej młodych dziewcząt aktywnie uczestniczy w sporcie. Myślę, że to pozwala im lepiej zrozumieć ducha pracy zespołowej, jak również wspólnego dążenia do jednego celu. Thank you very much, Jane. Dziękujemy bardzo pięknie. Pani Maria Siemionow jest takim przykładem połączenia tej polskiej i amerykańskiej duszy, tak bym powiedziała. No więc pytanie, bo pani sama zachęca młode kobiety do tego, by w nauce pozostały, robi wszystko, powiedziałabym, żeby w niej pozostały, ale zdarzają się takie, które spotkała pani po drodze, które z różnych przyczyn nie dały sobie rady, nie potrafiły, coś je hamowało. Co im pani poradziła? Więc ja muszę powiedzieć, że jak zapraszam stypendystów z Polski i kobiety i mężczyzn do swojego laboratorium, to właściwie w pierwszym dniu rozmowy, kiedy taka osoba przyjeżdża, siadamy przy stole i ja mówię, masz tylko rok na to, żeby przygotować bardzo dobre prace, opublikować je i możliwie zrobić nawet wstępne badania do doktoratu. Po 3 miesiącach ja sprawdzę, czy to tobie idzie, a ty mi powiesz, czy tobie się u mnie w laboratorium podoba. Bo jak nie, to strata roku dla ciebie i dla mnie. I są osoby, zdarzyło mi się to tylko raz, i to był mężczyzna, na szczęście, bardzo dobrze, który powiedział, że nie da rady i wyjechał. Ale myślę, że to jest takie właśnie postawienie czy położenie na stole, no granie fair, bo przecież ktoś może przyjechać i być zaskoczony, że ma tam te komórki liczyć, bo myślał, że to będzie na przykład praca chirurga i odwrotnie. Także ja myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę i tu właściwie ukłon w stosunku do pani minister, raz na podkreślenie, że tak właściwie można tę naukę promować, ale z drugiej strony może dla młodych kobiet, żeby one rozumiały, co to jest ta nauka, może nawet w telewizji jakieś krótkie przedstawienie tego, że to nie jest tylko przelewanie z probówki w probówkę, że część kobiet przy tym pozostaje i to też świetnie, bo nie każdy ma od razu mózg skłodowskiej Curie, prawda? Ale te kobiety, które przelewają w tych probówkach, są równie ważne, bo ona sama by tego wszystkiego nie przygotowała. Więc ja myślę, że gdyby coś takiego zrobić, żeby pokazać, czym jest ta nauka, że to nie tylko idzie się do laboratorium po to, żeby gdzieś tam, powiedzmy, przesiedzieć, kiedy się lepsza praca, może finansowo, to jest jeszcze, tego już nie ruszymy dzisiaj, ale znajdzie, to by było wspaniale, bo wtedy by to zachęciło kobiety do nauki i dało im szansę pomyślenia, że ja tam coś wynajdę. Pani profesor Ginalska jeszcze została nam na koniec. Pani zachęca młode dziewczyny, które spotyka pani na swojej drodze, które zaczynają dopiero swoją, nazwijmy to, przygodę czy karierę w nauce, by pozostały, by były wytrwałe? Oczywiście, że zachęcam. Jeżeli przychodzi dziewczyna, która ma dobre kwalifikacje i potrafi się w tej nauce znaleźć, to robię wszystko, żeby ona została. Ja staję się taką mentorką dla niej i ja na pewno nie będę prowadziła za rękę, ale spotykamy się, rozmawiamy, ona mi przedstawia wyniki, dyskutujemy co dalej, czy warto, czy nie warto, publikujemy. Jeżeli coś się daje opatentować, to patentujemy. Jeżeli można zdobyć jakieś pieniądze, na przykład z funduszy marszałka na badania aplikacyjne, to składamy i ona się
czuję pewnie wtedy i ja prowadziłam już kilka takich osób i wydaje mi się, że to mi się udało. Poza tym uważam, że kobiety powinny się wspierać. Pani minister mówiła, że mało jest rektorów, mało dziekanów. To się trochę zmienia, ale kobiety powinny się zebrać razem i głosować na tę kobietę, czy na inną kobietę, czy zmobilizować mężczyzn, żeby właśnie na nią zagłosowali w wyborach władz uczelnianych, dlatego że naprawdę mało jest. Na uczelniach medycznych, na przykład na farmacji, tak jak na moim wydziale, jest rzeczywiście część kobiet, część mężczyzn. I to nawet bym powiedziała, że po połowie. Co prawda bardzo rzadko się zdarza, żeby to był dziekan kobietą, a rektor na uczelni medycznej to w ogóle nie ma żadnej szansy. Ale myślę, że jak tak dużo kobiet pracuje na takich uczelniach, to dałoby się jednak to zmienić. Wydaje mi się, że na medycznej to chyba jest jedna tylko pani rektor i to chyba raz było coś takiego. Więc kobiety musimy się wspierać. I musimy sobie pomagać. Nie możemy czekać, aż tam ktoś będzie proponował z mężczyzn może takie stanowisko czy inne. Walczmy o to. Ale też myślmy o takich formach pracy, o której żeśmy mówiły, które umożliwią i ułatwią młodym kobietom pracę naukową, bo to można zrobić. Nie trzeba tutaj dużych rewolucji, prawda? Bo tylko zgodzić się na to, żeby one pracowały parę godzin w laboratorium, a pisały w domu. Ja muszę powiedzieć, większe rzeczy napisałam między 8 wieczorem a 12, jak dzieci już poszły spać. Albo od 6 do 8. O, żłobki przedszkola na naszych uniwersytetach. To są takie rzeczy, o które możemy zabiegać i starać się. Ja myślę, że to są rzeczy, które są wielkim wyzwaniem w ogóle nie tylko dla samych kobiet, które będą o to walczyć, ale również dla tych, którzy zarządzają i państwem, i instytucjami, i wszystkimi tymi zespołami, które gdzieś kobiety są zaangażowane i w których kobiety mogą pokazać swoją siłę, swoją wiedzę, swoją wartość i swoje doświadczenie. Czas nas chyba goni, pani profesor, z tego co widzę, to ja bym chciała, żebyśmy tylko jeszcze na koniec, każda z pań na podsumowanie tego, o czym dzisiaj powiedziałyśmy, by panie powiedziały, jaka będzie rola kobiet w nauce za, a niech będzie, za 50 czy za 100 lat. Ona będzie dużo bardziej widoczna niż dziś, czy będzie dokładnie taka sama? I absolutely have to have hope that it will be very much different. Women today make great contributions, but I think in the future, as we continue to do, as was commented earlier, to support each other and to help promote each other and to serve as role models and mentors, that we will be amazed what women are going to achieve in the future. Absolutnie mam wielką nadzieję, że ta rola bardzo, bardzo się zmieni. Myślę, że wkład, jaki w chwili obecnej kobiety czynią w to, co się dzieje i tak jak mówiłyśmy, jeżeli będzie on kontynuowany w przyszłości, jeżeli kobiety będą się wspierać, będą sobie wzajemnie pomagać, promować się, będą dla siebie wzorcami, mentorkami, to będziemy zaskoczone tym, co uda nam się osiągnąć, jak duża będzie nasza rola w przyszłości. Kamilo? Ja mam nadzieję, że za 100 lat jeszcze będę żyła dzięki wszystkim tym wynalazkom, na którymi panie pracują teraz. I mam nadzieję, że za 100 lat nikt nie będzie patrzył, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, tylko będzie się patrzeć na ludzi poprzez charakter, poprzez umiejętności, kompetencje. I tego bym sobie życzyła. Ja mam nadzieję, że to nastąpi już za 5 czy 10 lat, szczerze mówiąc. A ja, proszę państwa, mam nadzieję, że pensje w nauce zrobią się dostatecznie wysokie, żeby się nie zrobiła taka sytuacja, jak w tej chwili jest w zawodzie nauczycielskim, że ponieważ są niskie w porównaniu z przemysłem, biznesem i tak dalej, no to panowie sobie pójdą do biznesu, do przemysłu, a my zostaniemy w nauce jako te dzielne kobiety, które, prawda, całą nauką kierują. Wobec tego dbajmy o to, żeby pensje mężczyzn i kobiet były takie same i żeby zawód naukowca był doceniany. Pani profesor Ginalska, panią minister zostawimy sobie na koniec. Ja się przychylam do wypowiedzi pani profesor. Tak samo uważam, że może się tak zdarzyć właśnie, że zostaniemy same. Może nie my akurat we dwie, ale może będzie
grupach, że będą same kobiety właśnie, więc musi być jednak mimo wszystko w przyrodzie jest tak, że musi być równowaga. Więc muszą być i mężczyźni, i kobiety w nauce również i trzeba tworzyć zespoły i pracować z nimi na równych prawach. Kobieta i mężczyzna na równych prawach, a nie mężczyźni w pierwszym rzędzie, a kobiety będą przelewać te probówki, liczyć komórki, jak pani profesor tu powiedziała, i do tych pierwszych szeregów nigdy nie trafią. I chciałabym bardzo, żeby było tak w takiej równowadze, żeby ta nauka się posuwała. Pani profesor. No ja mam nadzieję, że nie za 50 lat, ale wcześniej stereotyp, że kobieta w zasadzie zawsze jest w tym drugim rzędzie, już nie będzie w ogóle, nawet nikt tego nie rozpozna, a tak na gruncie już tutaj polskim, to że nie tylko, że Polak potrafi, ale że Polka potrafi. Świetnie. Już w tej chwili kobiety, jak mówiłam na początku, coraz 60 parę procent studiuje na uniwersytetach, coraz więcej jest na politechnikach, coraz więcej zdobywa granty. Ale chcę też powiedzieć, że wśród polskich naukowców jest dużo więcej kobiet niż w innych krajach Unii Europejskiej. I to jest już pewien fenomen. I teraz stoimy na progu takiej rewolucji innowacyjności w Polsce. Dużo się mówi, dużo się będzie robiło, duże będą pieniądze na to. A co to znaczy taka rewolucja innowacyjności? Że ceniony będzie pomysł, że ceniona będzie odwaga, że ceniona będzie konsekwencja, determinacja właśnie w nauce. I dlatego uważam, że to są te cechy, o których panie mówiły, są potrzebne i kobiety je posiadają. Także jestem spokojna, ale co nie znaczy, że nie trzeba tego wspierać, pomagać w najróżniejszy sposób i motywować. Ale na zakończenie ja chcę bardzo, bardzo podziękować wszystkim paniom, tym, które przyjechały ze Stanów Zjednoczonych na nasz panel, tym, które przyjechały z różnych miast Polski, z Europy i które naprawdę promują naukę lepiej niż mogłyby to zrobić różne urzędy, także bardzo paniom dziękuję za udział w tym panelu i pani za współpracę. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za pomysł, by ten panel podczas Kongresu Kobiet się pojawił, bo myślę, że ta innowacja z tym wytłuszczonym now, czyli tu i teraz w środku jest rzeczą, o której tak naprawdę każda z nas w swoim życiu, bez znaczenia czym się na co dzień zajmuje, powinna mieć to gdzieś z tyłu głowy i tak właśnie przez życie z tą innowacją w głowie iść. I tego panią bardzo gorąco życzę i bardzo panią serdecznie dziękuję. I zdjęcie zdaje się. Zdjęcie, prawda? Możemy, proszę bardzo, wspólne zdjęcie, zapraszam. Bliżej, tak? Jeszcze bliżej? Starczy, dobrze.